którędy teraz? O, spokojnie, Bertie. Przyroda wskaże nam drogę. A tak konkretnie zrobi to... O! A ta ptaszyna! Tak, chociaż po namyśle tutaj są ładniejsze widoki. Chodźmy, Bertie! Wyjątkowo tu grząsko, panie. Może lepiej zawrócić? Dyrdy mały, Bert, bohater nigdy się nie poddaje. Popatrz na to! Iście bohaterski sus na odległy drugi brzeg! Prawie doskoczyłeś. Rzecz jasna, nie wziąłem poprawki na ten wiatr. Ale nie wieje wiatr. Nieistotne, podaj skrzydło, Bert. Stąd nie ma ucieczki. Gdyż to jest mokradło rozpaczy i nędz! Mokradło rozpaczy i nędz! Że co niby się patrzy? To adekwatna nazwa. Dziękuję, żabko, ale ten oto książę nie wie, czym jest i nędz! Patrz oto! Najwyraźniej jednak nie da się stąd uciec. Żebyś wiedział. Ale przecież musi być jakiś sposób. No cóż, żeby wyrwać się z mokradła, rozpaczy i nędz. Trzeba mieć pomoc kogoś, kto posiada nadprzyrodzoną siłę. Ach, jak choćby ja. Bynajmniej, nie. Kogoś o naprawdę wielkiej sile. Powtarzam, to ja. Nie, to musi być ktoś inny. Ktoś taki jak pustelnik z magiem. Pustelnik z bagiem? Jaki znów pustelnik? Że co? Imion posiada on wiele. Każde szeptać trzeba. Ale mawiają, że siłę ma niezwykłą. Dręczy go mroczna przeszłość. I zjada wszystkich, którzy podchodzą do jego jaskini. Świetnie! Bertie, sprowadź go migiem. Nie możemy tracić czasu. Lecę, panie. Wrócę jak najszybciej się da. Oby. Pięknie. A czy zanim ruszysz, mógłbyś mi podać... mleko rzepowe? Panie Żabko, czy może... Ojej! Najmocniej przepraszam, chciałem... Jak śmiesz, co? Złodziej gniazd! Muszę was znam, wyciupkę ptaszyny! Właśnie, leć stąd, leć, złodziej! Wiesz, że zatoniesz, zanim bukłaka dosięgniesz? A, dyrdy małe. Jeśli z bagna kiedyś chcesz wyjść, radzę powtarzać dokładnie każdy mój ruch. No tak, ale ty przecież nic nie robisz. Dokładnie. Im mocniej wierzgasz, tym szybciej toniesz. Lecz gdy się nie ruszysz, to nic ci się nie stanie. Niech tak będzie. Od tej pory książę Ivanhoe nie drgnie ani jednym muskułem. Nie, tylko nie! Nie do nosa.